130% redukcji kosztów technologii, dzięki czemu wprowadzam ją dosłownie za grosze. I pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek to kontynuacja odcinka zeszłego tygodnia, gdzie jako sunnicka Francja staje się cesarzem Niemiec. Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla Was konkurs do wygrania, karta podarunkowa 20 euro. Kliknijcie w link, który macie w opisie. I jak zwykle macie kilka sposobów na dołączenie do tego konkursu. Im więcej sposobów wykonacie, tym większe szanse na wygraną. Zapraszam do udziału w konkursie. Lukas. Nie wierzę w to, co robię, ale tak, wprowadzamy Pragmatic Sanction, czyli kobieta może być też cesarzową, bo mam całkiem niezłą następczynię tronu. Council of Trent ma miejsce, tym razem wybrałem stonowane stanowisko. Skończyłem też rozbudowę moich manufaktur dosłownie. Wszystko, co było wartościowe, to zabudowałem. No to teraz już wiem, gdzie baraki budować. Ej, ja po śmierci władcy dziedziczyłem tutaj jakieś tereny. Wow. Dobra, w sumie mamy już zabezpieczone mniej więcej cesarstwo. Zostało mi tylko dwa centra do nawrócenia, tym bardziej, że to jedno raczej nie dam rady sam, ale możliwe, że zaraz jak się skończy wojna, to zostanie nawrócone. Munisz mogę za 4 lata nawrócić i będzie po sprawie. To, co teraz będziemy robili, to podbijali po prostu Osmana. Stoczę też jakieś wojenki o poszerzenie Imperium. Jedyny kraj, który było warto dołączyć, to Florencja. Każdy inny dał mi po 0 ileś tam punkta. A już miałem wysyłać wojnę bez Cassius Belli Lunenburg, ale na szczęście sprawdziłem, czy jego sojusznik też ma inną wiarę. Na szczęście. No to pozbyliśmy się wszystkich centrów. Pozostało tylko nawracać. A z Austrią to tam czy taką sobie wojenkę, bo mi się nie podoba, że Styrię zjedli. Wojna totalnie bez sensu, nie ma potrzeby takich rzeczy robić, ale wiecie. No i teraz tak, że cały czas być w tym cesarstwie, no to szczerze mówiąc nie muszę być cesarzem, tak? Ale jednak jak już gram na tym poziomie Veryhard, to fajnie zostać cesarzem, a cesarzem tylko i wyłącznie sunnickim możemy być, kiedy przeprowadzimy chyba tą reformę, więc lecimy w tą stronę. No i szczerze mówiąc dopiero teraz rozpoczynam inwazję na Imperium Osmańskie. No to jest duża wojna, niestety cały świat islamski będzie też przeciwko nam walczył i trzeba teraz to będzie zrobić z głową, żeby te wszystkie kraje równocześnie podbijać. Jedyne co mnie bardzo mocno zastanawia, to dlaczego Osman na poziomie Veryhard ma pokasowane wszędzie forty. Nie ogarniam tego. I bardzo często jest też to, że o, patrzcie, nie mają generałów w swoich armiach. O dziwo. Uwielbiam, jak teraz boty po prostu wariują i nie wiedzą, czy dołączyć do tej bitwy, nie dołączyć do tej bitwy. Super, dzięki Polska. Czekasz na to, żeby przegrać i się dopiero wbić? No chyba tak. Na co to dało krucjatę? Gdzie jest jakaś welona Julia? Jeszcze parę bitewek trzeba wygrać z jakimiś głupimi stakami bota. O, zobaczcie. Ma takie jakieś dziwnie tutaj to wszystko podzielone. No i mamy spore straty, ale tak, zająłem cały tutaj ten obszar, żeby już nie musieć się bawić w chodzenie naokoło. Mamy granicę z Gazikund. Będzie mi to służyło do resetowania trusa co jakiś czas. I w sumie trochę głupio zrobiłem, mogłem Bułgarię wypuścić, bo Bułgaria jest całkiem niezłą marchią. Wiecie co, ten jeden raz zrobię Alt F4, żeby jednak wziąć roszczenia bułgarskie, bo wolę Bułgarię od Bizancjum. Tutaj niestety Bałkany w większości są prawosławne, więc wszystkie te terytoria prawosławne będę przekazywał mojemu wasalowi. Odnośnie tych fortów, to naprawdę mnie to zadziwiło. Osman ma jedyne zadłużenie, to zobaczcie, tylko to, co go przed chwilą zadłużyłem. Nic więcej. Więc naprawdę mnie dziwi, że żadnych fortów nie buduje. Serio, Hiszpania? Serio? Ach! No ale jak zwykle udało się obejść problem. Z Osmanem 5 lat trusa bierzemy, nie zadłużamy nic. Rakowe granice! A to dlatego, że okupację przejęła mi Hiszpania, dlatego musiałem wziąć rakowe granice. No ale wiecie, zawsze jest jakieś wytłumaczenie dla waszego bolu oczu. Bolu oczu jest takie słowo? Wreszcie mam jakkolwiek porządniejszą kawalerię, więc jej troszeczkę więcej dorabiam do naszych staków i ogólnie nasze staki też powiększam, żeby mieć pełną pierwszą linię. Dlaczego lepszą kawalerię? No bo zobaczcie, ile to już ma pipsów w stosunku do piechoty. A nie, to 18, 23, dobra, znowu mi się pomyliło. No nieważne, ale będziemy mieli kawalerii więcej, bo to dla wschodniej kawalerii było te typy jednostek i weź to pamiętaj, człowieku. Tak, Polska znowu zaatakowała cesarstwo, ale tym razem mam na to wywalone. Kolejne idee wziąłem dyplomatyczne dla prowincji Warscorkos, żeby szybciej Osmana podbić. A teraz Osman to co, bankruta dostał? Mega słabe morale ma. Ale czy to na cokolwiek wpływa tak naprawdę? Chyba niezbyt. Gorsze jest to, że Osman ma już prawie 500 000 wojska, chociaż dzięki temu szybko spala manpowera. No tak na miesięcznego tika 15 tysięcy mu spada. Druga wojna znacznie lepsza po mojej stronie. I sporo też ziemi znowu wzięliśmy. To jest bardzo dziwne, że na mojego własnego wasala mogę wypowiedzieć wojnę, żeby dołączyć go do Imperium. Tak patrząc na liczbę dostępnych disasterów dla Francji, to był chyba najbardziej
przerąbany kraj na świecie. Cesarstwo zabezpieczone dla nas, już zawsze będziemy cesarzem. Więc tak, od tego momentu moglibyśmy już się zmieniać w sunnitów. O, wreszcie sobie poprawili opis. Dlaczego nie można zaakceptować buntowników? Fajnie. No więc jeszcze nie nawracamy, ale już jestem tego coraz bliżej, bo już cały Tunis podbiliśmy. Ja sobie przypomniałem, że ja mam misję na Unię Personalną nad Hiszpanią. I mam takie pytanie, co się stanie, jak będę sunnitą i będę miał tą misję? Przyszły Lukas wam to powie. Po prostu Unia Personalna zmieni się na roszczenia terytorialne, więc chcemy przeprowadzić tą misję, zanim zmienimy się na sunnitów. Ustanowiłem też już mój przyczółek, o tutaj, żeby zdobyć jeden z naszych najważniejszych monumentów, czyli ten. Ale jak to wszystkie księstwa przeciwko tej reformie? Jak to może być? No po prostu tutaj akurat ta ostatnia reforma, przedostatnia w sumie, jest zawsze taka, że trzeba to nabić na 100%. Ale koalicjanta osmańska, zalewamy Osmana, dosłownie. Chyba przy okazji sobie zrobię Mare Nostrum, bo czemuż by nie? What the fuck? Czemu nagle tyle tego mogłem wziąć? Rozwalamy Austrię, bo to jest jedyny kraj, który się nie godzi na dołączenie do mojego wspaniałego cesarstwa. Ale ta gra mi już tak kiepsko chodzi, że nie jestem w stanie nic zrobić. No i super, mamy to. Wszystkie tarcze są niebieskie, więc klikamy wreszcie tą decyzję i tak, domagamy się przysięgi lojalności. A ta gra przestaje mi chodzić jeszcze bardziej, to jest straszne. Co ja sobie zrobiłem? Ruszamy dalej z naszymi misjami i dostaję Unię nad Hiszpanię. W sumie możemy ją zdobyć, więc trzeba pozbyć się nasz... Teraz! Naprawdę? Ja naprawdę nie mam żadnego programu do Unii Personalnych. To się robi samo. A to jest dziwne, że jesteśmy tak, że nie lubi mnie Austria. No i trzeba będzie nad tym popracować, żeby Austria była lojalnym wasalem. No i w sumie teraz, jak już przechwyciliśmy cesarstwo, no to lecimy na breakthroughsach. Czyli tak, łamimy rozejmy. Mam Holy War, Cassius Belli, wyjebiście. Co ja mogę kazać robić moim wasalom? Do boju! I ruszyła maszyna. Nie no, mam tylko jakieś 1,5 miliona przeciwko takim nędznym wojskom Imperium Osmańskiego. Ja mam gdzieś kopalnię złota? Nie wiem czemu, ale mi przypomina mi to taką gonitwę po karpia, szczerze mówiąc, to co widzę teraz. Wspomniałem wam powiedzieć, że uczyniłem kulturę turecką akceptowalną u nas w kraju. Co to oznacza? A tyle, że wiecie, jakbym powiedział, lubimy was w naszym kraju, wcale was nie najeżdżamy. No i dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej przyłączać te terytoria do nas o chyba 1/3, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to warte. I w momencie, kiedy podbiję w całą kulturę turecką, pewnie się przyłączę na jakąś inną. Kiedy to się opłaca robić? W sumie tylko w przypadku takich większych kultur, grup kulturowych. Nie, w zasadzie jednej poszczególnej kultury, nie grupy kulturowej. Ładny kawałek znowu ugryziony. No i tutaj zobaczcie. Tutaj do grudnia, tutaj do marca 10-8. To pół roku szybciej tylko. Szczerze mówiąc, no ale zawsze jest to coś. I w sumie do takiego grania Breakthroughsa przydałby mi się ten monument. Nie ten monument. Ten monument. I akceptowanie angielskiej kultury. No to chyba wiem, gdzie uderzam następnie. Tłumimy bunciki. Gdzie się da, buduje sądy na zdobycznych terenach. Tak w sumie teraz zobaczyłem, że z wasali Stokholda wyciągamy. Masakra. I okres pokoju mi minął. Tak, z Hiszpanią. Bierzemy misję na odtworzenie Unii nad Hiszpanią, jakbyśmy ją mieli kiedykolwiek. Rape jak nic. No i w sumie ciekawe, czy hiszpańskie wojsko jest dobre, czy złe. Ja forty w sumie nie poprawiłem na naszej granicy, więc zaraz będę miał okazję się przekonać. No jest lepsze od naszego. O, koalicja się zawiązuje. Ale to bez znaczenia, jak tylko skończymy tą wojnę, będzie po sprawie. No dobra, cofamy się. Halo, wow, mam global trade'a, wyjebiście. Tak, przez forty się przedarłem moim wojskiem i zaraz taki sznurek moich subjectów leci. Super, ale przez te lagi właśnie stack wipe'a wyrwałem, bo nie zauważyłem, że na mnie ruszyli. No i proszę państwa, mamy to. Unia nad Hiszpanią, Malta zdobyta. Więc zaraz będzie jeszcze weselej. A, i zdobywam też oczywiście Alhambrę. Fort na Malcie zbudowany. Trochę się zadłużyłem, oczywiście tanimi pożyczkami. Lecę w jak najszybsze zrobienie jeszcze Alhambry. A i w sumie też weźmy za manpower. I tak w teorii Osmana mamy na 4 wojny, ale to w teorii. Tym razem Egipt podbiłem tuż przed erą absolutyzmu. No niestety, wiedziałem, że tak się to wydarzy. No, oddajcie nam Holsztyn, oddajcie! A nie wiedziałem, że jest taki incydent. Boże, co ktoś tu piłuje? Ten moment, gdzie masz absolutyzm od miesiąca i masz 45 absolutyzmu. Jak on to zrobił? Każdy to wie. Jest, wreszcie. Co? Nic dalej nie zrobię? A, stabilność na plus 1, okej. Że niby mam mieć 70% crowlansów, to jest w ogóle wykonalne w dzisiejszych czasach? No i mamy to kolejne 5% do kosztów technologii. Kolejne.
kolejny ładny kawałek. Dlaczego ten? No bo dużo sunnickich prowincji ma. I w teorii powinno nam wystarczyć, bo mamy 48% sunnickiej religii w kraju. Druga w kolejności jest katolicyzm 44%. O, jaki dobry minister, Richelieu. Skądś go kojarzę. W międzyczasie wybrałem też idee administracyjne i rozwinąłem je do drugiego poziomu, a resztę tak, jak się da, to przy okazji rozwinę. Ja zapomniałem, że era absolutyzmu to era naszej dominacji. Totalnie miażdżymy afrykańskie wojska. Spore straty. O nie, wojna domowa, któż by pomyślał? No, ogólnie jeżeli ją wygramy, to wyjdziemy z jeszcze większą władzą absolutną. O, czyli ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy. No, event trwa przez 10 lat, raczej łatwo sobie z nim poradzić. Kolejny ładny kawałek sunnickich prowincji przyłączony. I wiecie co jest najlepsze? Teraz to już nam wystarczy. Tylko realnie, teraz dopatrzyłem się, muszę poczekać na koniec tego disastera. Dlaczego? Bo stracę 10 maksymalnego absolutyzmu na więcej niż 10 lat. Mogę zrobić taki event jak Royal Musketeers. I co mi tutaj to daje? 10 armii profesjonalizmu. Zwiększa mi to manpower. Powiem szczerze, że chyba dawno nie grałem Francją, albo w ogóle nigdy nie grałem Francją, bo nie pamiętam tego wszystkiego. I jeszcze więcej manpowera? Super! Powiem wam tak, nie mam jeszcze moich monumentów, a już wprowadzam technologię administracyjną za 40 punktów. Da się w ogóle mniej? Bo na ten moment mam następujące modyfikatory. Yeah! Wygrałem! Moja absolutna władza jest absolutna, cokolwiek to znaczy. A my stajemy się nacją sunnicką. Nicką. Ciekaw jestem, co się wydarzy. Ha! Nadal jestem cesarzem! Oh my god, jakie to jest chore. Muslimski cesarz. Tylko nie wiem, czemu straciłem możliwość rozszerzenia imperium w takim razie. I powiem wam szczerze, że tutaj to naprawdę się można teraz zastanowić, której szkoły możemy używać. Bo tak, development jest zdecydowanie najmocniejszy z tych wszystkich, jakbyśmy grali normalną gierkę. Merchant nam się zaraz też może przydać, chociaż niekoniecznie. Albo jak chcemy już stakować te wszystkie modyfikatory do technologii, to może trzeba pójść w administracyjną technologię, którą w sumie ogólnie uważam za najsłabszą. Ale skoro gramy pod technologię, nie wierzę, ale to klikam. I w sumie wreszcie to jest może moment, żebym zaczął ogarniać moje kompanie handlowe, bo nie byłem pewien, jak tutaj to się liczy wszystko, jeżeli idzie o zmianę religii, więc zostawiłem sobie na terytoriach od razu 8 kupców, ja pierdzielę. I moje pytanie brzmi, czemu mam od razu Dichimi? Powinien mieć tutaj teraz wybór właśnie przyjęcia Dichimi. Czemu mi go przyjęło automatycznie? Mniejszy koszt idei, super. Tego edyktu nie chcemy wyłączać, zdecydowanie nie. Siła misjonarzy raczej nam się nie przyda, a wolę tego nie klikać, żebym czegoś nie popsuł. Teraz potrzebujemy, żeby u Ulemy rosło nam Pajeti plus 1, a u Dichimi to powiem wam szczerze, że bierzemy chyba wszystko, co chcemy z grupy muslim. Na pewno po 10 do wszystkiego. Oraz tolerancja, wiary, jak najbardziej. No i z tego co widzę, to jeszcze możemy dać promote the Dichimi Nobles. Na razie we wszystkich moich wyborach lecimy w legalizm, a ja rozpoczynam moją inwazję na Afrykę. No to nie mogę uwierzyć, że jestem cesarzem sunnickim Holy Roman Empire. Ej, tylko Imperial Authority mi teraz spada. O nie! Wiecie co? Spróbuję nawrócić kilka księstw. Okej, spada to wszystko. Więc mogę powoli je po prostu nawracać. Tak sprawdziłem przed przejściem na sunnizm, bo mam kopię save'a oczywiście, backupową. Miałem 2500 manpowera. Samo przejście na sunnizm dało mi 1000 go więcej. W sumie ja teraz mogę chyba kilka dodatkowych monumentów rozbudować, na które warto zwrócić uwagę, chociażby na Mekkę. Ja nie wierzę, bęcki dostałem. Co tu się stało? Moja armia nadciąga i niszczy armię Jolofu. Wiecie co? Teraz tak pomyślałem, że w sumie ten monument mi się bardzo przyda. Ja w tym momencie 300 golda od samych wasali wyciągam. W międzyczasie ustanawiam nasz przyczółek. Droga do Kilwy już otwarta. No więc niedługo zdobędziemy monument w Zimbabwe. Kolejne koszty technologii obniżone. A w międzyczasie atakujemy Timbuktu, gdzie jest ten lepszy monument. Masakra, ta końcówka, to zobaczcie, jak mi ta gra chodzi. To jest po prostu... O, już nie widać nawet botów, żeby było to widać, jak mi ta gra chodzi. Ale to jest po prostu masakra. No, ale są znacznie niższe liczby niż na Antebellum. Może przez to, że podbiłem większość potężnych krajów. Ale w momencie, kiedy bym to kliknął, to dwa razy już mi gra skraszowała. Trade'a praktycznie nie mogę klikać. Nie wiem czemu, ale moi wspierający chcą, żebym pokazał, jak mam piękną Serbię oraz wasala Armenię. Nie wiem czemu oni to chcą.
granicą. Nie ogarniam. Kilwańskie wojsko dostaje baty? Oby tak. 6-1, 118 dyscypliny, 2 minusy. A i tak całkiem niezłe obrażenia im zadajemy. Ale nie mogę się doczekać rozegrania jakiejś kampanii Prusami czy coś, gdzie pójdziemy full pod militarne idee, pod tak dyscyplinkę. Mega ciekaw jestem, jak to się teraz będzie spisywało. I cyk, zdobywamy kolejny monument. Lepszy monument na technologię zrobiony. Jakby co, te wszystkie bunty to są u moich wasali. I to oni mi non to per wywalają takie komunikaty. Znowu sobie nie radzi bot. LOL? Grecja? Kiedy ja Grecji widziałem? Ej, to może sobie z niej zrobimy wasala? Czemużby w sumie nie? Teraz pytanie do moich widzów. Czy ja kiedykolwiek nagrywałem odcinek z Grecji? Bo w sumie jeżeli mogę sobie ją stworzyć, to może trzeba nią zagrać. W międzyczasie zrobiłem drugi monument na technologię. No, zauważyłem, że jest jeszcze jeden fajny monument, który zwiększa Piety o 0,3. Więc bardzo fajnie byłoby go sobie zrobić. W sumie jeszcze złota era zmniejsza mi koszty przecież technologii. Nie wierzę w to. Nie wiem, tak szybko liczę, to 95% redukcji, 32 punkty dyplomatyczne. Największą redukcję mam na administracyjnej, dlatego jeszcze poczekam te 9 lat. W sumie tak jeszcze patrzę na tą religię, fajnie to wygląda. Sporo manpowera tutaj mamy. O ja w dupę, 108 heavy! To ten moment, gdzie chcecie budować baterie wybrzeżne, żeby przeciwnik tonął. Też nie wiem, czy tutaj to jest dobre miejsce. Dobra, z dwa buduję 68 galeonów. Poświęcę moją handlówkę, żeby ci się tutaj desantowali. Jak mi toną, to okręty? Nie, nie toną, wyjebiście. Tylko dwa okręty zatopiłem Brytyjczykom. Dziwne? No ale jak już przyczółek ustanowiony, to żaden problem przerzucić więcej wojska. A sama brytyjska armia, no, ma gorsze morale od nas, ale pozostałe statystyki nawet dość równe. Ciry jednak zbiera. Bum, 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 bum. Hol spływają tutaj nawet no, myślałem, że tak powiem przed. A już się tak podnieciłem. Nie uciekajcie ode mnie. Kamchia. O, zablokowali się na Jorku, lecimy. Kolejna bitewka. Byle ich wycofać za cieśninę, to ich odetniemy. Wyjebiście. Wygląda to, że stara taktyka walki z flotą brytyjską działa. W zasadzie wysyłacie flotę, która ma tylko tyle, co szerokość pola walki. U mnie jest to 20, no 18 okrętów. No i tak wbijacie się po kolei we flotę brytyjską, zadając jej jakieś tam straty, przez co cały czas się im psują te okręty. W międzyczasie wasze się naprawiają. O, już tutaj moje się zaczynają wycofywać, więc cofam. Mamy 6 okrętów, ja jeden straciłem. Tutaj miałem gdzieś taką, o, świeżą 20. Lecimy od razu, przechwytujemy. No i zaczynają tonąć jego okręty. Zobaczcie, kolejne 7, kolejne 0 u mnie. A na koniec wysłałem handlówkę, bo on swoją zdążył również wycofać. No i zdobyłem przejście. Dziękuję. No, widać, że nie była to bitwa lądowa, tylko 200 tysięcy strat jak na wojnę. U mnie jest to mało. Średnio na wojnę mam jakiś milion strat, ale bardzo ładny kawałek Wielkiej Brytanii zdobyty. Wreszcie coś mogę okorować. Ten monument jest jakiś totalnie beznadziejny. Dobra, od Hibi 10% zebrane. Jak tak szybko liczę, to ma jakieś 150% redukcji tutaj, albo 130 w sumie, bo nie pamiętam, czy odjąłem te początkowe 18 increased over the time. Tych modyfikatorów mam naprawdę sporo. Zapomniałem też o kosztach idei, że przecież one też redukują koszty technologii. I za technologię płacę, moi drodzy, 30 punktów. Mniej się chyba już nie da. A za dyplomatyczną 40. Za wojskową, no nie wiem, bo jakby to powiedzieć, kliknąłem wcześniej, nie pomyślałem. Ale no tak, mogę już mieć 23. Masakra! 26 lat wcześniej. Teraz kolejną ideę, którą bym brał, to raczej właśnie arystokratyczny dla kosztów technologii, zwiększonego manpowera i tak dalej, i tak dalej. Ten siege jest mega przydatny na poziomie very hard, bo jednak przeciwnicy budują duże fortece. Zobaczcie, za ideę płacę 240 punktów, masakrycznie tanio. Co prawda moja Francja nie jest jakaś duża, no tak troszeczkę tutaj popodbijałem, ale to nie było, podbój nie był celem tej kampanii. 7661 dewa, tak czy siak mamy. Jakaś ekonomia jest, ale powiem wam szczerze, olałem totalnie przesyłanie handlu w ramach Holy Roman Empire, bo uznałem, że skoro i tak dostaję 320 golda z tych wszystkich państewek, to więcej nie potrzebuję. Serio, od wasali tyle dostaję. W sumie nie wiem, czy pojawi się jeszcze jakiś odcinek z tej Francji? Zobaczę. No bo nie ukrywam, może jakiś podbój większy teraz można byłoby pójść, zwłaszcza jakby mi teraz taki wspadł 23 poziom technologii dyplomatycznej, wreszcie jakiś fajny Cassius Belli bym miał, o to może bym coś zaczął lepszego grać, ale to zobaczę, jakie będę miał siły i chęci. Jeżeli lubicie takie odcinki ze zbierania różnych modyfikatorów, to polecam ten odcinek z Korei, gdzie właśnie zajmując tylko półwysep koreański, tak obniżyłem koszty rozwoju naszych prowincji, że do 1500 roku byłem w stanie zbudować kraj potężniejszy od Mingu.